co ty? Ja cię szukam wszędzie. Zapomniałaś? Dzisiaj miałyśmy spędzić dzień z naszymi zwierzeczkami, bo chyba jest mały problem, wiesz? Shimmer, no co ty? Jaki problem? Coś się stało z naszymi kochanymi zwierzakami? Są chore, prawda? Ojejku, ja się tutaj bawię, a im coś dolega. Masz rację, ale moim zdaniem to one nie są chore, tylko po prostu znudzone. Brakuje im towarzystwa. I tak sobie myślałam, że może wyczarujemy dla nich coś, jakiś przyjaciół, nowe zabawki. Na pewno się ucieszą, ale najpierw chodź zobacz. One nic nie robią cały dzień, tylko siedzą na tych swoich poduszkach. Ojejku, no Shimmer miała rację. One nie ruszyły się stąd od rana. Bidulki i nawet nie reagują na swoje imiona. Oj, najwyraźniej są bardzo znudzone. Tala, na hal! Ojej, naprawdę nie przychodzą do mnie. Okej, no to zrobimy zaraz z tym porządek. I co, Shine? Miałam rację, prawda? Coś jest nie tak, więc chyba zabierzmy się za czary. One nam tego nie powiedzą, ale dzisiaj spełnimy życzenia naszych zwierzaków. No to zaczynamy. Czarujemy dla nich przyjaciół! O, udało mi się wyczarować ślicznego kotka z Little's Pet Shop, ale on jest wyjątkowo duży, tylko wydaje mi się, że jeden kotek to nie wystarczy. O nie, nie, przyda się więcej zwierzątek. Miau, miau, no gdzie jest ten kotek i ta małpeczka, które chcą się troszeczkę pobawić? Zaraz im pokażę, na czym to polega. No hejka, cześć, witajcie, przyszłam, żeby się z wami pobawić. No co jest? Ruszcie się! Ojejku, no nie wiem, dlaczego nie chcecie się ze mną bawić? Taka jestem nudna? A może wyczaruję jeszcze jakieś małe kotki i wiesz, będziesz mogła pokazać tą sztuczkę taką, tą magiczną. O, no dobra, no to czaruję. Raz, dwa, trzy, kociaki są tutaj! Miau, i są moje trzy małe kotki. Zaraz na hal i tala zobaczą, jakie sztuczki potrafię zrobić. Na pewno ich to rozrusza. Ej, zwierzaczki, zobaczcie, zaraz pokażę wam sztuczkę i na pewno to was ruszy z miejsca. Spójrzcie, potrafię przytrzymać małe kotki na swoim nosku. O, tak właśnie. O, 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 o. Mrał, mrał. A, wiedziałam, że to was rozrusza. A teraz drugi kotek jest na moim nosku. Zobaczcie, jaki słodziak. No nie wierzę. Nasze zwierzaki ruszyły się z tych poduszek i chyba zaraz będzie niezła zabawa. No wiesz, Shine, zabawa to i może będzie, tylko że my tutaj nie mamy żadnych zabawek. No co, kociaki usiądą na kanapie i tyle z tej zabawy? O nie, to nie tak może się skończyć. Spełniamy trzecie marzenie i życzenie. Czarujemy zabawki. No i są zabawki dla naszych zwierzaków, a ja to się założę, że Tala zaraz wskoczy na tą poduszkę. O, i miałam rację. I nawet podzieliła się z małymi kotkami. No teraz to wyglądają jak mali przyjaciele. No i jak Tala? Oj, moja kochana małpko, widzę, że od razu lepiej się czujesz. Oj, na hal. O, widzę, że ty tylko zmieniłaś miejsce i wskoczyłaś na kanapę, ale z twoim nowym kociem przyjacielem. Oj, będzie wam teraz raźniej. Uwielbiam takie kotki, jesteście takie milutkie. Oj, Shimmer, jestem zachwycona tym pomysłem, że wyczarowałyśmy coś dla naszych zwierzaków. Oj, jakie one są teraz szczęśliwe, naprawdę. Chyba pozwolimy im poskakać na naszej kanapie. No jak myślisz, to będzie niezła nagroda na koniec, prawda?